I siemaneczko, witam was, tutaj Bublantowski z nowym glitchem GTA 5. Mam dzisiaj dla was nowego glitcha, glitcha, którego jeszcze nie znacie. Pokażę wam dzisiaj, jak nosić hełm bojowy razem z bandaną. Każdy hełm bojowy razem z każdą bandaną. Glitch jest bardzo prosty. Na samym początku oczywiście pozdrawiam oglądających, jesteście zajebiści, elo. A teraz przechodzimy do pozdrawiania wpłacających donate. I pierwszy jest Jacob, pisze buch, buch, buch. A ja mówię elo, elo, elo. Dzięki za donate'a. Następny jest bulldog45.pl. Szkoda, że nie będzie już map z dziesiątką za głowę. No, bardzo szkoda, że nie będzie. Jak się tylko by pokazały, na pewno będziecie mogli zobaczyć je u mnie na kanale. Drugi jest Ragnar Oskarowy. I czy dodam do znajomych i pozdrowię Akademię. Pewnie, że tak, pozdrawiam Akademię. Buch, elo. I jeszcze mamy Igor 7560, elo. To znowu ja. Kiedy gramy w Battlefielda? Wygramy w Battlefielda, jak tylko będę miał czas, napisz do mnie na Xboxa. I poprzednim razem zapomniałem pozdrowić ekipę NRD PSPS4. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie, jesteście zajebiści, elo. A teraz przechodzimy do picia. Picia robicie w sklepie ciuchami i wchodzimy. Musicie robić to wszystko dokładnie tak, jak ja, w takiej kolejności, jak ja to robię. Wchodzimy najpierw w maski, później wchodzimy w zbrodnia i wybieramy jedną z czapek razem z bandaną. Jak zaraz zobaczycie, ja wybrałem bandanę w zebrę, bo najlepiej to wygląda. Moim zdaniem wygląda to petarda, jak się to później skończy. Dobra, zakładamy to. Następnie wchodzimy z nakrycia głowy i wchodzimy w kaski motocyklowe. Wchodzimy w kaski motocyklowe, musimy założyć jeden z takich kasków, który razem jest zakładany z bandaną. Nie musi być to ten sam kask, ale musi być to taki, w którym macie również bandany po założeniu kasku. Teraz wychodzimy tutaj z tego menu. Oczywiście tu możecie to zakładać przez inne menu, nie musi być tutaj, dokładnie tutaj, ale następne te kroki, które wam teraz pokażę, musicie zrobić tak jak ja, czyli podchodzicie do stanowiska, żeby zdjąć okulary. Podchodzicie do stanowiska z okularami, a dopiero później podchodzicie do kasy i zapisujecie ten strój. Będziecie potrzebowali dwa wolne sloty na stroje, żeby zrobić tego glitcha. A ja na samym początku jeszcze raz pozdrawiam wszystkich oglądających, jesteście zajebiści, jest już 35 tysięcy subskrypcji, za to wam bardzo dziękuję, elo. No i dobra, tu mamy zapisany ten pierwszy strój, teraz trzeba będzie wrócić z powrotem tam do garderoby i założyć teraz ten hełm, który chcemy sobie zapisać, ten hełm, który chcemy pomieszać razem z tą naszą zajebistą bandaną. Czyli wchodzimy w hełmy bojowe i wybieramy hełm bojowy z czterema tymi noktowizorami, również w zebrę, czyli zebra i zebra, jest już mieszaneczka bojowa. No i teraz zapisujemy ten strój i wychodzimy. W tym momencie potrzebny nam teraz będzie helikopter. Potrzebny będzie helikopter, jakikolwiek helikopter. Nie musi być to ten helikopter, który ja mam, ale musi być to helikopter. Nie możecie tego robić na innym pojeździe. I teraz decydujecie, czy chcecie mieć obniżoną tą szybkę, czy chcecie mieć opuszczoną ten noktowizor. Czy chcecie mieć na oczach, czy do góry. Ja chcę mieć do góry, dlatego daję do góry i dopiero teraz idę zapisać sobie ten strój. Jeżeli bym zmienił to tam w szafie i zapisał to, i tak bym miał obniżony ten noktowizor. Dlatego zapisujemy sobie to jeszcze raz. No i teraz będziemy wychodzili już na zewnątrz. Teraz będzie potrzebny nam helikopter. Podchodzimy do helikoptera. Ustawiamy sobie na jedno kliknięcie ten poprzednio zapisany strój z bandaną. No i lecimy dalej, a ja oczywiście już teraz zapraszam was do klikania lajków, subskrypcji, do tych wszystkich dobrych rzeczy. Bublantowski, waciam, elo! No i dobra, podchodzimy teraz do tego helikoptera. Jak widzicie, helka jest już tutaj. No i będziemy otwierali menu interakcji. Poświetlimy sobie na jedno kliknięcie poprzednio zapisany strój z bandaną. Trzeba będzie wyjść z tych strojów, iść do góry na spadochron, nacisnąć guzik wsiadania do pojazdu. Jak będzie szedł już do pojazdu, zjeżdżamy na ten strój, który sobie prędzej podświetliliśmy, czyli ten strój z bandaną. Właśnie teraz go ustawiam sobie. Dajemy do góry na spadochrony. Wsiadamy do helki. Zjeżdżamy na stroje i jak tylko widzimy, że ściągnie ten hełm bojowy, trzeba szybko założyć ten poprzednio zapisany strój. Sprawa jest banalnie prosta, sprawa jest banalnie prosta. Tutaj nikt nie powinien mieć żadnego problemu. No i tak jak widzieliście, strój ustawiony na spadochrony, wsiadam i już.
Dosłownie jak widzę, że zaczyna zamykać drzwi, zakładam ten poprzednio zapisany strój i proszę bardzo, jest petarda, mamy zebra bandana, zebra kask, do góry noktowizory, jest petarda. Teraz jeszcze wystarczy tylko podejść do stanowiska z okularami, wybrać sobie jakieś kozackie okulary, będzie to wyglądało jeszcze lepiej. Polecam tutaj sportowe, te gogle są bardzo fajne. Szare gogle montujemy i zobaczcie, jest petarda, takie petardy, tylko tu Bóg Blatowski, najlepszy kanał z glitchami w Polsce, elo! No i tutaj już jest praktycznie zakończone, jeszcze żeby wam pokazać, jak to normalnie wychodzi, jak to się normalnie robi bez tłumaczenia, zrobię jeszcze raz na innym, bo bardzo fajnie wygląda jeszcze ta bandana Bignes i czerwony kask, wygląda petarda. No to przechodzimy teraz na szybko. Oczywiście trzeba zapisać sobie ten strój. No i lecimy, zapisujemy tutaj. No te stroje, które miałem, to były po prostu komponenty do strojów na modowane stroje. Już tam na razie nie będę robił nowych strojów, dlatego tutaj kasuję to wszystko. Nie będę robił bicia z trybem reżyserskim. Na razie robimy tutaj bić na hełm i na bandanę. Zobaczcie, jak to zajebiście wygląda, aż normalnie motywuje mnie do tego, żeby zrobić dla was nowy modowany strój. Strój petarda. Dobra, wbijamy się znowu do stanowiska z ciuchami, wchodzimy w maski, zbrodnia, zakładamy teraz czapkę razem z bandaną. Następnie wchodzimy w nakrycia w głowy, kaski motocyklowe i kask z kolcami, taki, który pasuje razem z bandaną. Wychodzimy stąd, podchodzimy do stanowiska z okularami, zdejmujemy okulary i podchodzimy do stanowiska zapisać sobie ten strój, a następnie wracamy tam do tej szafy i zakładamy hełm bojowy czerwony i również zapisujemy sobie ten strój. Ale najpierw zanim zapiszemy, jeszcze musimy zdecydować, czy chcemy mieć obniżony ten noktowizor, czy obniżony, czy podniesiony. Dlatego jedziemy tu jeszcze raz teraz. I oczywiście już teraz zapraszam was do klikania lajków, subskrypcji, do wpłacania donate'ów. Bóg Blatowski, bajam, elo! No i mamy wybrany już ten hełm bojowy, czerwony, będzie wyglądało to zajebiście. Teraz wybieramy, czy chcemy mieć obniżoną, czy podniesioną tą szybkę. Ja chcę mieć podniesioną oczywiście, bo wygląda to dużo lepiej. No i teraz podchodzę, zapisuję sobie ten strój. Pamiętajcie, że musicie mieć dwa różne miejsca. Nie możecie w tym samym miejscu zapisywać się tego stroju, bo to jest bez sensu. To będzie bez sensu. Dobra, jedziemy z tematem. Zapisane, podchodzimy teraz do helki. W helce otwieram menu interakcji. Przygotowujemy sobie na jedno kliknięcie poprzednio zapisany strój. Po przygotowaniu stroju dajemy raz do góry na spadochrony, wsiadamy do helki i jak widzimy, że ściągnie hełm, zakładamy ten poprzednio zapisany strój. Było widać to bardzo dobrze. Jak tylko siądzie, od razu ściąga hełm. Wystarczy poprzednio założyć poprzednio zapisany strój i proszę bardzo, jest petarda. Uważam, że tutaj z tą czarną kamizelką ten czerwony hełm i ta czerwona bandana wygląda dużo lepiej. To jest petarda. Jeżeli chcecie widzieć więcej takich zajebistych petard, zapraszam was do klikania lajków, subskrypcji, do włączenia powiadomień, żeby nie ominęły was takie zajebiste petardy jak ta na moim kanale. Bóg Blatowski, wasz ziom, hello! No jak widzicie, tutaj już jest na tyle, teraz wystarczy tylko wybrać te okulary i zapisać je sobie. Ja już będę się powoli zwijał, zapraszam was do klikania lajków, subskrypcji, do tych wszystkich dobrych rzeczy. Zapraszam was na filmiki, które już wkrótce. Bóg Blatowski, wasz ziom, hello!